Suwalszczyzna, kraina jak baśń i naprawdę ze świecą szukać takiego, który by uważał inaczej. Może dlatego region i miasto częściej stają się celem wakacyjnych podróży. Czy jesteśmy gotowi przyjmować turystów? Co możemy im zaoferować? Pokoi gościnnych i obiektów agroturystycznych jest wokół Suwałk bez liku, ale są i tacy, którzy wolą zatrzymać się w samym mieście i stąd wyruszać na popularne szlaki turystyczne. W Suwałkach już istnieje baza noclegowa z prawdziwego zdarzenia. Są to obiekty hotelowe, które oferują ponad 420 miejsc noclegowych. Prócz 2- i 3-gwiazdkowych hoteli na turystów czekają również 403 miejsca w obiektach świadczących usługi hotelarskie. Mamy też Eurocamping. Najchętniej turyści odwiedzają nas w okresie wakacyjnym i są to osoby preferujące indywidualny wypoczynek. 35% z nich to rodziny z małymi dziećmi, 10% to single, a 25% pary. W 2016 roku w mieście gościliśmy globtroterów z Australii, Chin, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Gruzji, Izraela. Ale największą grupę według statystyk udostępnionych przez Centrum Informacji Turystycznej stanowili Litwini, zaraz za nimi Niemcy. Wciąż jednak prym wiodą u nas turyści krajowi. Najwięcej osób uciekających przed wielkomiejskim zgiełkiem przyjechało do nas z Warszawy i okolic, ale byli też Ślązacy, Wielkopolanie i Pomorzanie.